Hejka, z tej strony Kasia. Zapraszam po raz trzeci do oglądania relacji z Hiszpanii, więc zaczynajmy. No więc teraz mamy tutaj bilety, można kupić do Muzeum Woskowego. I tu mamy taką fajną kobietkę z wosku. Don't touch. Piękna fontanna po drodze. Można napić się wody. Może odpocząć. Zbliża się 21. A my spacerujemy i spacerujemy. Tyle atrakcji w tej Barcelonie. Ale dojdziemy. Cieszymy się chwilą, bo cieszmy się z małych rzeczy, bo wzór na szczęście w nich zapisany jest. Pa! Do później! Idziemy z Asiunią na wschód słońca. Jupi, tak wyglądają ranne ptaszki. 6.15. 6.15, czerwone piękne chmurki. Mam nadzieję, że to odda ta kamera to piękno. I morze. Zmierzamy ku słoneczku i zmierzamy. Wydaje mi się, że jednak wschodzi nad górą, bo widać w oddali już drzewa i takie lekkie wzniesienie. Ale co chcę powiedzieć, że przeżyłyśmy dwie piękne rzeczy za jednym razem. Zachód księżyca i właśnie przeżywamy wschód słońca. Siedzę sobie na kładce ratownika. Mam tyle do dołu. A w oddali Asiunia.
przy morzu. Delektuje się. Troszkę malutka jest, ale cóż. Delektuje się tym widokiem oto. A za nami łódeczki. Kobietki zaszalały i poszły na obiadek owoce morza. Właśnie jemy, co jemy? Krewetki? Właśnie no jemy. Raczej nie wiem. To jest naszym zdaniem... Nie, ale krewetka. Tutaj jest raczek. Tutaj jest rak. Tam jest raczysko, a tu mamy krewetkę. Tu są małże, a tu jest krewetka. Zatem zmonstrujemy jej gitkę. Tak. Tu mamy. Są szczypty. I tu właśnie jemy takie mięsko. O, takie krewetkowe mięsko. Nie? Całkiem, nie? Całkiem dobre. Cześć! Widzicie to, co my? Spójrzcie na te balkony. Cały balkon w kaktusach. I tamte kwitną. Ile to ma lat? Te kaktusy są ogromne. Do nieba. W ogóle bardzo powszechne jest tutaj to, że na ostatnim piętrze do góry są tarasy na każdym budynku i mają do góry ogrody. W naszym hostelu, jak się dzisiaj dowiedziałyśmy, również jest taras widokowy. Odkryłyśmy to po 3 dniach dopiero. Bez ogrodu, ale można usiąść. Bokiem na morze. Przeżyć morze i falującą wodę. I w ogóle panoramę dookoła, bo można iść dookoła całego bloku. Teraz wam pokażę kwiatka. A tutaj nadbrzeżny pociąg właśnie nam umknął. I my sobie idziemy w kierunku morza. Chyba w prawo. Nie wiem. Jesteśmy po godzinnym obiedzie, krewetki i jakieś nieznane inne stworzenia pływające. Stworzenia morskie. No i na końcu degustowałyśmy małże i na końcu był łosoś. Łosoś. Pyszny, delicious. Jest jakaś inna ryba, ale była bardzo jałowa. Troszeczkę gumiasta, ale chyba o to chodziło, żeby nie była tak przyprawiona, żeby poczuć jej smak. Tylko to tak naprawdę to... Wszystko dla nas było zagadką. Dokładnie, więc odważyłyśmy się, zjadłyśmy i żyjemy, więc idziemy. Nas jest nad morzem.